Moris Wenden Nigdy bez pośrednika. Rozdział 13 Dobra nowina na temat pojednania: Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, tym bardziej, będąc pojednani, będziemy ocaleni przez Jego życie. A nie tylko to, ale też chlubimy się Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa przez którego teraz otrzymaliśmy pojednanie. Rzymian 5, 10 i 11. Jeśli jesteś zainteresowany przeczytaniem wszystkiego o zadośćuczynieniu w Nowym Testamencie, to właśnie to zrobiłeś. Ten werset w liście do Rzymian jest jedynym tekstem w Nowym Testamencie, który mówi bezpośrednio o pojednaniu. Brzmi, jakby to pojednanie było kompletne, przez którego teraz otrzymaliśmy pojednanie. Wierzysz w pełne pojednanie? A może wierzysz w niepełne pojednanie? A może jesteś zajęty próbą przypomnienia sobie, co oznacza słowo pojednanie. Pojednanie to termin teologiczny, temat, nad którym możesz spędzić tygodnie, a nawet miesiące, ucząc się w seminarium. Ale ewangeliczni chrześcijanie czasami oskarżają adwentystów o niewiarę w całkowite pojednanie a dyskusje i dialog w naszym własnym kościele na ten temat, w co wierzymy na temat odkupienia, sprawia, że staje się bardzo stosownym tematem na dzisiaj. Być może pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić, to uzyskać dobrą, jasną definicję tego, co oznacza słowo pojednanie. W angielskim słowo to atonement składa się z at-one-ment, co jeden uczynił. W słowniku teologii chrześcijańskiej Richardsona pojednanie zatem jest zdefiniowane w następujący sposób. Aby cofnąć konsekwencje złego czynu w celu przywrócenia relacji zerwanej przez zły czyn. Jaki był ten zły czyn? To było wejście grzechu do ogrodu. Zwróć uwagę na kluczowe słowa. W celu przywrócenia relacji zerwanej przez niewłaściwy czyn. Jaki był związek, który został zerwany przez grzech? Był to związek, w którym ludzkość mogła chodzić po ogrodzie w chłodne dni i rozmawiać z Bogiem twarzą w twarz. Nie mamy dziś takiej relacji z Bogiem. Czy pojednanie jest kompletne, czy nie? Kompletne ale nieukończone. Na sesji Generalnej Konferencji w Dallas w 1980 roku delegaci prowadzili zaciekłą dyskusję na temat wyznawanych wierzeń naszego kościoła. Rozmawiali o pojednaniu, a na koniec do mikrofonu podszedł W.G.C. Mardok, który przez lata był dziekanem naszego seminarium duchownego, i powiedział: Adwentyści dnia siódmego zawsze wierzyli w kompletne pojednanie, które nie zostało zakończone. W pewnym sensie pojednanie musi być kompletne, musiało być całkowite na krzyżu. Ale w pewnym sensie pojednanie jeszcze się nie zakończyło. Ewangeliczny świat chrześcijański chce mieć pewność, że to, co Jezus uczynił na krzyżu, gdy zajął nasze miejsce, jest kompletne i wystarczające. I prawdą jest, że jego ofiara była kompletna. Ale pojednanie to coś więcej niż ofiara Jezusa, jeśli chodzi o naprawianie skutków zła, pod kątem przywrócenia relacji zerwanej przez niewłaściwy czyn. Gdyby bowiem pojednanie zostało dokonane na krzyżu, nie byłoby już więcej grzechu, chorób, bólu, smutku, rozłąki, maltretowanych dzieci, szpitali, wozów pogrzebowych, nagrobków, ani złamanych serc. Nie możemy nic do tego dodać, co Jezus już dla nas zrobił. Kiedy Jezus umarł za nasze grzechy, według Pisma Świętego, to wystarczyło, aby kupić nasze zbawienie. Wszystko, co możemy zrobić, to zaakceptować to. Ale chociaż nie możemy nic do tego dodać, co Chrystus dokonał na krzyżu, nie oznacza to, że On nie może nic do tego dodać sam. Proces odkupienia, przywrócenia, zerwanej relacji nie został zakończony na krzyżu. Dzieło Ducha Świętego ma zasadnicze znaczenie dla procesu odnowy, ponieważ bez dzieła Ducha Świętego w naszym życiu nie bylibyśmy w stanie przyjąć ofiary Jezusa dla nas samych. Praca Chrystusa jako naszego Najwyższego Kapłana jest niezbędna do przywrócenia zepsutej relacji. Bez jego kapłańskiej posługi odkupienie byłoby niepełne, a dla przywrócenia zerwanego związku jest niezbędne, aby On przyszedł ponownie, aby oczyścić świat z grzechu oraz dowieść swojej niewinności i swojego prawa przed całym wszechświatem. O wiele więcej jest potrzebne w kwestii pojednania. O wiele więcej potrzebne jest, aby przywrócić zerwaną relację między Bogiem a człowiekiem, niż ofiara Jezusa, która była niezbędna dla planu zbawienia. Dzień pojednania. Aby lepiej zrozumieć, z czym wiąże się pojednanie, wróćmy do Starego Testamentu, aby zbadać korzenie koncepcji odkupienia. Księga Kapłańska mówi o dniu pojednania w 23. rozdziale, w wierszach 26 po 28. Zapraszam cię do odrobienia swojej pracy domowej. Poszukaj osobiście każdego z tych fragmentów. Księga Kapłańska, rozdział 16, wiersze 8 po 10 mówią o dwóch kozłach, o które Aaron rzucał los na początku dnia pojednania. Jeden z nich był kozłem dla Pana, a drugi kozłem ofiarnym. Niektórzy wysunęli zarzut, że uczyniliśmy szatana naszym zbawicielem, włączając kozła ofiarnego w dzień pojednania. Ale nie ma przecież nic bardziej biblijnego niż idea kozła ofiarnego zaangażowanego w przebłaganie czy też oczyszczenie. Jest to wyraźnie powiedziane w Księdze Kapłańskiej 16, 8 po 10. Przeczytaj to sam. Księga Kapłańska 16, 15 i 16 wyraźnie mówi, że kapłan dokonał przebłagania. Nie kozioł dokonuje przebłagania. Były dwa elementy zaangażowane w przebłaganie: zwierzę, i kapłan, który składał ofiarę. Tak więc praca kapłana jest niezbędna dla odkupienia. I wreszcie w Księdze Kapłańskiej 16:21 21 i 22 następuje zakończenie Dnia Pojednania z udziałem kozła ofiarnego, reprezentującego diabła. Wysłany zostaje on na pustynię, aby nigdy więcej go nie widziano. Tak więc nabożeństwa pokutne w starożytnym Izraelu obejmowały cały dzień. Kiedy ofiara została złożona na dziedzińcu jako całopalenie na początku dnia, dzień pojednania jeszcze się nie zakończył. Ofiara, co prawda, była kompletna, ale dzień pojednania nie został jeszcze zakończony. Dopiero gdy kozioł ofiarny został odesłany na pustynię, dzień pojednania dobiegał końca. Dobra nowina o wystarczającej ofierze. Dobrą wiadomością jest zupełność ofiary przebłagania. Paweł powiedział, Bóg, On tego Jezusa, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. 2 Koryntian 5, 21. Ze względu na zupełność ofiary przebłagania, Jezus może dzisiaj przyjść do Ciebie osobiście i spojrzeć na Ciebie swoimi przyjaznymi oczami. Może przyjść do Ciebie z dobrą nowiną, że zabierze wszystkie Twoje grzechy i da Ci całą swoją sprawiedliwość. Oferuje to dzisiaj. Jesteś zainteresowany? Być może powiesz, to właśnie zrobił dla mnie Jezus 20 lat temu, kiedy po raz pierwszy zostałem chrześcijaninem. Ale od tej pory minęło dużo czasu. Dawno wykorzystałem swoje 490 razy na przebaczenie. Ale również dla ciebie są dobre wieści. Z powodu wystarczającej ofiary przebłagalnej, ten werset jest dla ciebie tak samo dobry dzisiaj. Jak wtedy, gdy po raz pierwszy zostałeś chrześcijaninem. Jezus nadal oferuje ci dzisiaj, bez względu na to, kim jesteś i gdzie byłeś, swoją sprawiedliwość w zamian za Twój grzech. Możesz zaakceptować to ponownie dzisiaj i znowu stanąć przed Bogiem, jako nie tylko osoba, której po prostu przebaczono, ale której super przebaczono. Możesz bowiem stanąć przed Bogiem tak, jakbyś nigdy nie zgrzeszył. Jezus zapłacił to wszystko i od tamtej pory jest to dobra wiadomość dla naszego świata i dla naszego wszechświata. Jest także dobrą wiadomością, że to kompletne odkupienie nie zostało jeszcze zakończone. To dobra wiadomość dla Lloyda Fankhausera, wyznawcy mojego kościoła. Być może przeczytałeś książkę Fanki, historię jego życia napisaną przez Barbara Herrera. Stracił obie nogi w wyniku wypadku samochodowego. Widziałem go na wózku inwalickim, jak nauczał lekcji w szkole sobotniej. Widziałem go śpiewającego na przodzie kościoła w wózku inwalickim: Potrzebuję cię, drogi Jezu, bo jestem bardzo biedny, obcy ja i pielgrzym bez ziemskiego prowiantu, aby kierować moimi wątpiącymi śladami, być silnym i trwać. Jeśli odkupienie jest kompletne, to jest to zła wiadomość dla Loida. Ponieważ on wyczekuje dnia, kiedy będzie mógł biegać i skakać jak jeleń. Ale pewnego dnia pobiegniemy z nim na 100 metrów i będziemy się radować, widząc, jak wygrywa. To dobra wiadomość, że pełne pojednanie jeszcze nie zostało zakończone. To dobra wiadomość dla znanej mi kobiety, która rok w rok leży w domu opieki. Jest sparaliżowana od szyi w dół. Byłaby to dla niej zła wiadomość. Gdyby odkupienie zostało zakończone, ponieważ nie może się doczekać, kiedy będzie sama mogła się wyżywić, ubrać i swobodnie poruszać się, gdziekolwiek zechce. Może już nigdy nie chcieć się położyć przez całą wieczność. Czytałem w gazecie relację o człowieku z Kalifornii, który bił swoją małą sześcioletnią córeczkę. Nie płakała, więc bił ją przez pół godziny. Po trzydziestu minutach zapytała: Tato, czy mogę się napić wody? a potem umarła. To by się nigdy nie wydarzyło, gdyby pojednanie zostało ukończone. Możesz spacerować ulicami Bombaju w Indiach, po ciałach śpiących ludzi, dla których ulica jest ich jedynym domem: ojciec, matka, dzieci i babcia, wszyscy razem, umierający z głodu. To nigdy by się nie wydarzyło, gdyby pojednanie zostało ukończone. Grzech, cierpienie i smutek trwają. To byłaby zła wiadomość, gdyby pojednanie zostało ukończone i nie było nic więcej do zaoferowania. A jednak jest dobra nowina, nadzieja, obietnica, że nadejdzie czas, kiedy pojednanie zostanie zakończone i cały wszechświat zostanie uwolniony od tragedii grzechu. Dobra wiadomość na dzisiaj jest taka, że zakończenie pojednania jest już w bliskiej perspektywie. Nie musimy długo czekać. Apokalipsa Jana zapewnia nas, że nadeszła godzina Sądu Bożego. Na tym właśnie polega cała kwestia dnia pojednania. Cieszymy się, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że nasz ziemski areszt dobiega końca. Jezus, nasz zastępca i zbawiciel, nasz najwyższy kapłan i orędownik, nasz sędzia i nasz król, prawie skończył pracę. Pojednanie ma się wkrótce zakończyć. Dzięki tej cudownej prawdzie, Wszystkie szczegóły końcowych wydarzeń stają się również dobrą wiadomością, gdyż każde z nich jest kolejnym krokiem bliżej czasu, kiedy pojednanie w końcu zostanie zakończone, a odbudowa zerwanego związku będzie kompletna. Na zakończenie chciałbym podzielić się przypowieścią, aby zilustrować fakt, że pojednanie, chociaż jeszcze nie zakończone, zbliża się do końca i to dobra wiadomość. Dobre i złe wieści. Tom był przestępcą, naprawdę złym. Nie tylko zwykłym, codziennym, małomiasteczkowym oszustem. Był jedyny w swoim rodzaju. Był oszustem, kłamcą, rabusiem, hazardzistą, cudzołożnikiem i mordercą. Sprzedałby własną matkę, gdyby sądził, że może mu to zapewnić to, czego pragnie. Szczycił się tym, że nie ma skrupułów, że zrobiłby wszystko, co byłoby do zrobienia. Ale został złapany. Teraz siedział w więzieniu, próbując wymyślić, jaki będzie jego następny ruch. Rozpaczliwie myślał o ucieczce, myślał o samobójstwie, ale to nie było możliwe. Był zbyt pilnie strzeżony. Ćwiczył różnego rodzaju przemówienia zaprzeczające jego nielegalnej działalności, ale żadne z nich nie brzmiało przekonująco, nawet dla niego samego. Był w poważnych tarapatach i tom o tym wiedział. Im dłużej tam siedział, zmuszony do myślenia, tym bardziej był przygnębiony. Cała przyszłość wyglądała czarno. Wydawało się, że gorzej być nie może. Był naprawdę na końcu swojej drogi. Pewnego dnia funkcjonariusz więzienny wszedł do celi toma i powiedział: Tom, mam dla ciebie dobre i złe wieści. Tom spojrzał ponuro w górę. Jednak w głębi duszy czuł ochotę na jakąkolwiek zmianę w tej nędzy siedzenia tam dzień po dniu bezradnie. Przygotował się na najgorsze. Dobrą wiadomością jest to, że do twojej sprawy został wyznaczony prawnik i jest najlepszym prawnikiem na całym świecie. Tom milczał. Wiedział, że gdzieś jest haczek. I rzeczywiście był. Strażnik kontynuował. Zła wiadomość jest taka, że wyznaczono również prokuratora. I jest on najlepszym prokuratorem na świecie. Tom milczał. Strażnik potrząsnął głową. Ale tak czy inaczej, przyjdzie jutro do ciebie. Odwrócił się i odszedł. Następnego dnia dostojny gentleman podszedł do celi toma i zapukał. Tom spojrzał zaskoczony, a potem roześmiał się gorzko. Masz przecież klucz, człowieku, powiedział. Po co więc pukasz? Wchodzę tylko tam, gdzie mnie zaproszono. Odpowiedział gość. No to wejdź, powiedział Tom. I tak nigdzie nie idę. Gość otworzył drzwi, wszedł i usiadł. Więc kim w ogóle jesteś? Zapytał Tom. Jestem prawnikiem. Rozumiem, że szukasz prawnika, który zajmie się twoją sprawą. Tak, powiedział Tom. Nadszedł czas, żeby mi kogoś wreszcie przysłali, ale powiedz mi o swoich kwalifikacjach. Strażnik powiedział, że powinieneś być dobry, ale jeśli jesteś taki dobry, mogę nie być w stanie ci zapłacić. Wtajemnicz mnie, żebym wiedział, czego się spodziewać. Cóż, powiedział prawnik, mam dla ciebie dobre i złe wieści. Dobrą wiadomością jest to, że nigdy nie przegrałem sprawy. Mogę ręczyć za wynik rozprawy, jeśli oddasz się w moje ręce. A złą wiadomością jest cena, prawda? Powiedział Tom. Prawnik skinął głową. Okej, OK, strzelaj. Ile to będzie kosztować? Darmowa usługa. Przepraszam? To nic nie kosztuje, powtórzył prawnik. Hej, nie jestem bogatym człowiekiem, ale nie potrzebuję twojej łaski, powiedział sztywno Tom. Jeśli tylko uda mi się stąd wydostać, zbiorę odpowiednią kasę. Całe pojednanie jest darem. Prawnik uśmiechnął się uprzejmie. Nie, jeśli chcesz mojej pomocy, musisz ją przyjąć jako prezent. Nie możesz mi zapłacić za żadną jej część, to całkowicie za darmo, to jeden z warunków, abym wziął twoją sprawę. Tom milczał przez kilka minut, a potem zapytał. Jakie są inne warunki otrzymania twojej pomocy? Cóż, odpowiedział prawnik, mam dla ciebie więcej dobrych i złych wieści. Dobra wiadomość jest taka, że wszystko, co musisz zrobić, jeśli chcesz, abym wziął twoją sprawę, to po prostu mnie poproś, a ja ją natychmiast przyjmę. Zła wiadomość jest natomiast taka, że jeśli wezmę twoją sprawę, będziesz musiał przyznać się do winy. Tom sapnął. Czy nie jesteś winny? Zapytał prawnik. Um, no tak, ale jeśli przyznam się do wszystkich zarzutów postawionych przeciwko mnie, nie będę miał najmniejszej szansy. Jestem skończony. Jak możesz myśleć, że będziesz w stanie pomóc mi, jeśli przyznam się do winy? Mam dla Ciebie złe i dobre wieści, powiedział prawnik. Zła wiadomość jest taka, że jeśli przyznasz się do winy, oczywiście zostaniesz skazany. A jeśli się nie przyznasz, prokurator ma wystarczająco dowodów, abyś został skazany i dostaniesz wyrok śmierci? A więc po co w ogóle ta rozprawa? Zapytał Tom. Zapomniałeś, że mam dobre wieści, powiedział prawnik. Chcę przejąć twój wyrok i wypuścić cię na wolność. Nie ma mowy! krzyknął Tom. To nie ty prowadziłeś zepsute życie, ale ja. Nie zrobiłem nic dobrego, nie zasługuję na nic poza śmiercią. Stryczek to i tak zbyt mała kara. Nie ma mowy, żebym pozwolił ci zapłacić za moje zbrodnie. Prawnik odpowiedział łagodnie. Ale, Tom, ja już zapłaciłem. Wszystko, co pozostaje, to przyjąć moje zastępstwo w Twoim imieniu jest Twoje, jeśli je zaakceptujesz i jest kompletne, to w pełni pokryje Twoje zbrodnie. Po dłuższej chwili Tom zapytał cicho: Czy jest jeszcze coś, co powinienem wiedzieć przed rozprawą? Prawnik skinął głową: Tak, mam dla Ciebie dobre wieści i złe wieści. Dobrą wiadomością jest to, że zostaniesz usprawiedliwiony. Nie ma co do tego wątpliwości. Będziesz mógł stanąć przed Bogiem i ludźmi tak, jakbyś nigdy nie zgrzeszył. Ale mogą być dla ciebie złe wieści. Co to jest? zapytał Tom. Chodzi o to, że nie będziesz już przestępcą. Co masz na myśli? Będziesz nową osobą. Będziesz mieć nową perspektywę. Moja praca to coś więcej niż tylko płacenie kary za Twoje złe uczynki. Mam jeszcze więcej do zrobienia w Twoim życiu. W czasie oczekiwania na rozprawę, nie będziesz dalej kłamać, oszukiwać, kraść i zabijać. Staniesz się czysty, uczciwy i godny zaufania. Będziemy stale współpracować, Ty i ja. Staniemy się dobrymi przyjaciółmi. Zaczniesz nienawidzieć rzeczy, które kiedyś kochałeś i pokochasz rzeczy, których kiedyś nienawidziłeś. Staniesz się zupełnie nową osobą. Nie jestem tego taki pewien, powiedział Tom. Perspektywa przebaczenia wygląda dla mnie całkiem nieźle, ale co jeśli chcę iść własną drogą? Czy nie możemy tak po prostu zaaranżować, żeby mógł być zwolniony z kary za moje czyny? Czy to nie wystarczy? Czy naprawdę muszę przestać być oszustem? Przebaczenie jest dobre tylko dla tych, którzy są chętni, by dać im nowe życie, powiedział prawnik. Tom wpatrywał się w podłogę, podczas gdy prawnik cierpliwie czekał na decyzję. W końcu Tom podniósł głowę. Chciałbym prosić o wzięcie mojej sprawy, powiedział. Przyznaję, że jestem winny i naprawdę nie chcę dalej być oszustem. Przyjmuję twoją pomoc. Prawnik wstał i wyciągnął rękę. Tom mocno ją uścisnął i umowa została przypieczętowana. Czy jest coś jeszcze, co powinienem wiedzieć, zanim wyjdziesz? Odkupienie nie jest jeszcze zakończone. Tak, jeszcze jedna rzecz odparł prawnik. Mam dla ciebie ostatnią dobrą i złą wiadomość. Tom uśmiechnął się. Najpierw przekaż mi tą złą i skończmy z tym. Chociaż myśląc nad tym wszystkim, wydaje mi się, że żadna z twoich złych wiadomości nie była aż tak zła. Prawnik też się uśmiechnął. W porządku. Zła wiadomość jest taka, że ustaliliśmy datę twojego procesu. Ależ to wcale nie jest zła wiadomość, wykrzyknął Tom. Sprawnikiem takim jak ty, czy myślisz, że chciałbym tutaj zostać w tym miejscu na zawsze i nigdy nie skierować mojej sprawy do sądu? Wiadomość o nadchodzącym wyroku to wspaniała wiadomość. Lepiej, żeby ta dobra wiadomość była lepsza niż ta zła. Prawnik spojrzał na chwilę Tomowi w oczy, po czym łagodnie powiedział. Dobra wiadomość jest taka. Kiedy przyjdziesz na rozprawę, ja będę nie tylko Twoim prawnikiem, ale również Twoim sędzią.